No, hej wam, cześć. Dzisiaj jesteśmy po kolejnym dniu i kolejnym czyszczeniu felii. No, na szczęście się udaje. Udaje się tak ją wyczyścić. Nie gryź mnie. No, że tylko tam łapy, ogon i tutaj pod brzuchem trochę, także całej nie trzeba myć. Ale dzisiaj to już dosłownie błoto wypłukiwałem z tych łap. Biega cały po prostu praktycznie dzień, tylko jak jest no ten cieplejszy czas, to biega za szarikiem po podwórku. Dzisiaj nawet sobie razem leżeli pod domem. Znaczy razem, no tak można powiedzieć plecami do siebie, ale teraz widzę, się Fela jeszcze czyści, tak? Ale nie gryź. Nie chcę ci, tylko cię pogłaskać, tak? Dobry pies. Także no niestety pogoda nie dopisuje, no ale że tak powiem, Feli to nie przeszkadza. Tak, ładnie czyścić sobie łapkę. Feli to nie przeszkadza, no i no, lubi bardzo, bardzo lubi być na zewnątrz i się wybiegać. Myślę, że jakby się nie wybiegała, no to nam by dom tutaj rozniosła. A tak to większość tej swojej siły no, zużywa sobie na zewnątrz. Także dobrze, że no, ma kto ją pilnować. Najczęściej jest to szarik. Co ty tu będziesz spała? Tutaj chwilę jesteśmy, żeby się no, żeby się przy grzejniku wysuszyć. Ale widzę, że Feli tutaj też pasuje spanie w takim miejscu. No, tylko jak będzie pogoda, no to na pewno postaram się coś znowu nagrać na zewnątrz. Fela już widzę, śpi. Teraz, dzisiaj też byłem na zakupach, bo Fela już tam pokończyła te swoje ostatnie takie rzeczy, że tak powiem, do gryzienia. Zostały jej dwa takie kikuty z tego, co miała, także ma świeże kupione. Trochę innej kupiłem, żeby sobie miała odmianę. No, Fela usnęła. W łazience, ale też tu lubi spać. Tak, no już pies usnął. Dobra. To my Feli nie przeszkadzamy spaniu. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.